21 grudnia na parkingu hotelu Zawiercie zorganizowano wigilię dla ubogich i potrzebujących. Zanim, jak to głosi tradycja, weźmiemy coś do jedzenia, to musimy zaśpiewać kolędę, przypomnieć sobie o Bożym Narodzeniu, złożyć sobie trochę życzeń, a dopiero potem będzie czas na jedzenie, na obdarowanie się tym ciepłym posiłkiem i otrzymanie czegoś tam jeszcze. Zacznijmy od kolędy. Jest z nami tutaj chór z Bazyliki z Panem Darkiem, ale myślę, że się wszyscy włączycie, bo to nie przyszliśmy na koncert, tylko przyszliśmy na takie bożonarodzeniowe troszeczkę kolędowanie i biesiadowanie. Ile jesteśmy w stanie pomóc, na tyle, na ile zobligowaliśmy się lat temu 8 w jakiś stronny sposób współorganizatorami, załóżmy firma Wirtu, która daje produkty, nie przerabiamy, pan Lisa, piekarnia z Wysokiej, także na ile możemy, na tyle w stanie jesteśmy pomóc, na tyle pomagamy. Dziękuję serdecznie za to, że Państwo przyszliście i zapraszamy. Czy ma to znaczy tak, wigilia, którą organizujemy dziś, to znaczy w środę 21 grudnia 2016 roku, jest już ósmą tego typu imprezą, przedsięwzięciem zorganizowanym z inicjatywy właścicieli właśnie hotelu Zawiercie, czyli Państwa Doroty i Sławomira Nawrotek. Organizujemy ją na wzór oczywiście wigilii krakowskiej, może nie w takiej skali, ale na potrzeby zawierciańskie na pewno wystarczającej. I tutaj pomocą jakby, oprócz tego, że hotel Zawiercie służy oczywiście tutaj kuchnią, ludźmi, którzy przygotowują całą tą wieczerzę, to wspierają nas również przedsiębiorcy z terenu Zawiercia właśnie. Przede wszystkim chodzi o firmę Wirtu, która zawsze już od tych 8 lat przekazuje na rzecz tejże wigilii bardzo, bardzo duże ilości jedzenia. To są setki kilogramów wszelkich produktów, stricte związanych oczywiście z wigilią, a więc pierogów, uszek, łazanek, tego typu produktów. Do tego oczywiście pieczywo mamy tutaj od pana Lisaka, czyli piekarnia Lisak. Również w tą akcję włączyli się dostawcy hotelu, tacy pomniejsi, ale też znane marki, tak jak na przykład Knorr czy Hugli, którzy tutaj wspomagają nas przyprawami na przykład. Udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się nam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał.